Witajcie w Polsce.pl. Trwa nasz poranny program. Dzisiaj Sejm i Senat w trybie nadzwyczajnym zajmą się projektem ustawy, który obniża akcyzę na energię elektryczną. I na ten temat, między innymi na ten temat, porozmawiam z moimi państwa gośćmi, którymi są Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni, Bartosz Jóźwiak, Kukiz 15. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panów bardzo serdecznie. I takie pytanie na początek, może trochę bardziej prywatne do panów. Jaka jest reakcja panów posłów, kiedy przychodzi rachunek za energię elektryczną, panie pośle? Ja mam stały przelew ustawiony, więc... Nie patrzy pan poseł nawet na to, jak to wygląda. Ten ból przychodzi z czasem, tak. No ja niestety widzę, więc śledzę te skoki w górę z przerażeniem, ponieważ muszę powiedzieć, że jeszcze jakakolwiek kolejna podwyżka, która miałaby nas dotknąć, to będzie już naprawdę problem, bo to jest duże obciążenie dla budżetów domowych, także rzeczywiście mamy tutaj pewien kłopot, który od lat narasta. Jest pewien kłopot i ten kłopot prawdopodobnie zostanie dzisiaj rozwiązany, ale czy zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących projektu tej ustawy, czy trochę nie obawiają się panowie jednak tego, w jakim trybie jest to wszystko procedowane, czyli no ponownie dosyć ekspresowo to wszystko będzie przebiegało? No tak, ale takie w takim momencie trzeba tak reagować. Jeśli idzie kolejna nawałnica totalnej opozycji, że będzie drogo i wszystko się zawala, czyli tak jak miało być, nie wiem, szkoły miały być zamknięte, policjanci mieli nie sprawdzać samochodów, sądy miały się zatrzymać, a tego wszystkiego nie widzimy, tak? Te problemy szybko żeśmy załatwiali, problemy wymyślone tych osób niepełnosprawnych. Tak samo teraz. Dobrze, żeby samorządy, firmy, my sami, nasze polskie rodziny weszły w nowy rok bez wizji podwyżek. Dlatego pośle, takie spotkania tutaj jednak zapytam, dlaczego problemy wymyślone osób niepełnosprawnych? No jednak osoby niepełnosprawne, ta grupa osób z niepełnosprawnościami ma swoje problemy, z którymi musi się mierzyć na co dzień. Jednak no tutaj też te protesty, które były, te problemy, które zostały przedstawione, uwydatniły, no chcąc, nie chcąc, jednak pewne zaniedbania też ze strony państwa. Tak, ale tutaj... ja nie jestem przeciwko protestom, nie jestem przeciwko debacie na wszystkie tematy drażliwe. Oczywiście, bo co ale musimy jest je potem są ważyć. Protesty i co innego są problemy może, tak? A co innego jest podsycanie trochę tych emocji no, politycznych tak. Przez opozycję. Czy jest tutaj... problem, nie wiem, w długości kolejek, w opieszałości sądów? Oczywiście, mamy wiele rzeczy, które nam się nie podobają, ale... Też jako państwo, nie spotkaliśmy się przed chwilą, też jest jakiś ciąg komuny, w którym byliśmy 89 roku, zaniedbań, złych negocjacji z Unią Europejską i dzisiaj, żeby rozwiązać te wszystkie problemy, musimy też ważyć nasz budżet, kondycję państwa, tak żeby odpowiednio tym osobom pomóc, ale relatywnie osoby niepełnosprawne mają dzisiaj najwyższą pomoc od czasów przemian po 89 roku. No, ale nadal niewystarczającą, więc miejmy nadzieję, że trochę się tutaj zmieni w tym kontekście. Czy ten ekspres dzisiejszy energetyczny, panie pośle, jest dobrym rozwiązaniem na problemy związane z podwyżkami cen energii, których ma nie być, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, jak mówił premier Mateusz Morawiecki. A też te podwyżki, to warto zaznaczyć, są silnie związane z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką klimatyczną. Znaczy, ja myślę, że tu jest kilka aspektów. To, że dzisiaj mamy takie ekspresowe posiedzenie, no to jest konsekwencja tego, że przyjęliśmy takie, a nie inne rozwiązanie ustawowe, w którym nie przewidziano tego mechanizmu, który dzisiaj mamy dopiero aplikować. On jest po części nawet wyjęty z naszej propozycji Kukiz 15, czyli to obniżenie akcyzy. My jeszcze mówiliśmy tak, o obniżeniu... z 20 do 5 zł. Dokładnie. Mówiliśmy jeszcze o obniżeniu VAT-u, bo wydaje nam się, że to będzie trochę za mało, ale już przynajmniej ten krok mamy. Więc ja się niespecjalnie obawiam tego, że dzisiaj będziemy to szybko procedować. Jeśli nie będzie żadnych wrzutek, to pewnie będzie ogólna zgoda, bo to jest wyjście tak naprawdę naprzeciwko problemowi, który stworzyła taka, a nie inna legislacja. Natomiast zastanowić się musimy nad dwoma rzeczami. Jedno posiedzenie Sejmu to jest około 1 000 000 zł wydatków z budżetu państwa. I teraz za to, że wcześniej tej ustawy jakby nie przewidziano, czy strona rządowa nie przewidziała, przygotowując legislację konsekwencji, to dzisiaj będziemy musieli za to zapłacić. No trudno, takie konsekwencje tego poniesiemy. I zgadzam się z tym, że nasze kłopoty z ceną energii, one wynikają rzeczywiście z porozumień międzynarodowych podpisanych przez poprzednie rządy, tylko trzeba się zastanowić, co zrobiliśmy przez te 3 lata, kiedy już jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, też powiedzmy szeroko rozumianej tej koalicji
wokół Prawa i Sprawiedliwości, co zostało zrobione, żeby ewentualnie w jakikolwiek sposób zmienić te ustalenia międzynarodowe. No, nie podjęto żadnych próbnego renegocjacji lub wymówienia pakietu klimatycznego, więc to są konsekwencje. Druga rzecz, no, cały czas rząd się trzymał tego, że nie będzie tych podwyżek. Dzisiaj próbujemy się ratować, bo jednak gdzieś one w efekcie końcowym by były, bo to jest to, co już kiedyś pana redaktora mówiłyśmy. Zobaczymy, na razie w tej ustawie mamy napisane coś takiego, że te opłaty będą w 2019 roku na podobnym poziomie jak 2018. Nic nie mówimy o 2020 i dalej, więc to jest jakby pewna niewiadoma. Co to znaczy podobny poziom, też nie wiemy. Pewnie się dzisiaj w jakiejś formie dowiemy. Także jak mówię, oczywiście wychodzimy naprzeciwko temu, co się stało, natomiast my się ciągle powinniśmy zastanowić nad tym, czy my nie powinniśmy trochę inaczej pracować, żeby nie tworzyć sobie tego typu problemów i później w takim trybie ekspresowym, doraźnym nie próbować ratować pewnych rzeczy, które gdzieś zostały zawinione. Co to oznacza, panie pośle? To znaczy, że mamy zrezygnować z wykorzystywania, z wydobycia węgla, tego, że nasze elektrownie są węglem napędzane. Jaka tu droga, jakie rozwiązanie jest przez pana posła gdzieś przewidywane? Absolutnie nie. My się po prostu daliśmy wmanewrować tak naprawdę w politykę klimatyczną, która jest polityką być może odpowiednią i realizującą potrzeby Niemiec czy niektórych innych krajów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Polska była oparta, energetyka była oparta na węglu. Już wtedy trzeba było się nad tym głęboko zastanowić. Dzisiaj musimy dążyć do tego, żeby działać w taki sposób, żeby rozwijać energetykę także tą węglową, ale w formie niskoemisyjnej. Takie możliwości dzisiaj już technologiczne mamy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której ja zawsze powtarzam. To jest to, co my mówimy o pakiecie klimatycznym, to jest taka bardzo kosztowna zabawa Europy, która nie prowadzi do niczego, ponieważ najwięksi emitenci, jeżeli chodzi o emisję gazów, jak Chiny, Indie, Brazylia, Stany Zjednoczone w ogóle w tym nie biorą udziału, więc ten udział Europy w emisji jest promilowy i choćbyśmy sobie nawet całą gospodarkę zarżnęli, żeby tak powiedzieć, już przyziemnie, to i tak nie zmienimy ogólnego globalnego stanu emisji gazów do atmosfery. Także to jest taka zabawa dla uspokojenia sumienia, bardzo droga i my będziemy, być może jesteśmy pierwszymi, którzy za to płacą bardzo dużą cenę. Jeden dobry przykład może generować następne dobre przykłady, więc możemy też na to tak spojrzeć, ale to trochę ironizuje. Nie sądzę, ekonomia nie kieruje się dobrymi przykładami, tylko zyskiem. Teraz pytanie też o to, bo mamy politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Ta polityka, no chcąc, nie chcąc, i tutaj nie możemy się też oszukiwać, ona uderza w państwa, które swoją gospodarkę opierają na węglu. Zyskują państwa, które mają na przykład energię elektryczną z elektrowni jądrowych, z elektrowni wiatrowych, wodnych i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest też w pewien sposób nacisk na te państwa, które, czy mechanizm jakiegoś, narzędzie jakiegoś nacisku na te państwa, które opierają swoją gospodarkę na węglu? No tak, ale nie bądźmy naiwni. Weszliśmy do organizmu, gdzie miała być wspólna Europa, mieliśmy wszyscy równo egzystować. Ale to jest, a tak naprawdę to jest gra interesów. Czyli za górami, za lasami. Tak, czyli przed tym, co mówią nam węgiel, ale sami brunatny rozwijają, niszcząc na przykład serbo-łużyckie wsie, gdzie jest mniejszość narodowa. Tak jak tu kolega wspomniał, jedni mają atom, jedni mają elektrownie wodne, jak Szwedzi. I dobrze dbają o swoje interesy. My mamy swój skarb, czarne złoto. Gdyby Szwedzi, Francuzi mieli tyle węgla, na pewno by ta polityka energetyczna inaczej wyglądała. Gwarantuję państwu. Ale my, co musimy sobie powiedzieć? My nie wystartowaliśmy w 1945 roku z naszą gospodarką. My wystartowaliśmy 20 parę lat temu, mając olbrzymie problemy wewnętrzne i dzisiaj weszliśmy do grona państw rozwiniętych i dopiero zaczynamy realną naszą politykę suwerenną energetyczną. Stąd sprowadzenie gazu, stąd suwerenność tutaj akurat w tej przestrzeni gazowej, ale także dopiero zaczynamy offshore, czyli elektrownie wiatrowe na morzu, bo u nas na Bałtyku wieje bardzo, właściwie tak samo jak na Morzu Północnym. Dzisiaj dopiero myślimy o kaskadyzacji Wisły, czyli kolejnych 8 zaporach wodnych, bo cała ta energia z Wisły od Warszawy do Gdańska to jest 50% energii wodnej w całej Polsce i to jest równoważność np. przyszłej elektrowni atomowej, ale dopiero zaczynamy decydować, mając za sobą bagaż starych technologii, starych elektrociepłowni, dopiero robimy ten krok.
A Unia Europejska wyprzedziła nas i powiedziała: o, patrzcie, no nie możecie się tak rozwijać, ten węgiel jest zły. A my mówimy właśnie te technologie, gazyfikacja czy błękitny węgiel, ich papara jest technologii. Dopiero węgiel, zaczynamy. Węgiel jest zły, ale to w kontekście bardziej tego dwutlenku węgla, bo tutaj też te opłaty od emisji tego dwutlenku węgla to jest jako właśnie ten klucz, tak, który w polityce klimatycznej Unii Europejskiej odgrywa największe znaczenie i właśnie w tych podwyżkach za energię elektryczną. No ale tutaj mowa o odnawialnych źródłach energii. Minusy takich odnawialnych źródeł energii, no to między innymi to, że są bardzo niestabilne, zależą od wielu różnych warunków, które muszą zostać spełnione właśnie, czy płynie ta woda, czy wieje ten wiatr i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o energii atomowej, czyste źródło energii, ale gdzie ta czystość, kiedy później radioaktywne odpady gdzieś często kończą na dnie mórz czy oceanów? Znaczy, to jest kwestia postępu cywilizacyjnego. No, nikt nie ucieknie w cywilizacji od tego, że będą jakieś skutki uboczne. Jeżeli chcemy się rozwijać, to one będą funkcjonowały. Nam się próbuje narzucić model, który sprawdził się lub się nie sprawdził, bo moim zdaniem w tej dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii, szczególnie wiatrowych, jest dużo zaklinania rzeczywistości, także na Zachodzie, i dużo dorabiania idei sukcesu do tego, co sukcesem nie zawsze do końca było. Pamiętajmy, to jest energia droga, energia, w której jakby stopa zwrotu jest bardzo wątpliwa, nakłady są bardzo duże. My zresztą mieliśmy pewien problem ze sprowadzaniem tak naprawdę na nasz teren wiatraków używanych w Niemczech, już takich, które tam były wycofywane lub miały krótkie resursy. Więc to jest jedna z podstawowych rzeczy, by się w ogóle zastanowić, czy to jest droga do rozwiązania całości problemu energetycznego. Moim zdaniem nie. Te źródła nie są w stanie zastąpić tego, co dzisiaj mamy z tej energii konwencjonalnej. My nie zdecydowaliśmy się tak naprawdę na razie jeszcze, to jest największy błąd, na żadną z tych dróg, bo nie zdecydowaliśmy się jednoznacznie ani na elektrownię atomową i energetykę opartą na elektrownię atomową. Tego też nie zrobiliśmy przez wiele lat. Nie zdecydowaliśmy się na jakiekolwiek już bardzo daleko idące działania zmierzające do tych niskoemisyjnych technologii w energii węglowej. Nie zdecydowaliśmy też się też zdecydowanie na tą tak zwaną, nazwijmy to, ekoenergię. I to jest trochę problem, bo tak korzystamy z wszystkiego i cały czas się gdzieś między tym... To teraz na poziomie akademickim. Jedna ważna rzecz. Dokładnie. Tu bym się troszkę nie zgodził, czy trochę dopowiem. Jesteśmy jeszcze ciągle w atmosferze świąt, więc po co tu się kłócić. Ale czy wiatr wieje, czy woda płynie? Woda płynie cały czas. I więc ta nasza Wisła, czy Solina, czy Włocławek, ona będzie sobie działać. Czy 28 teraz progów wodnych na Odrze, które planujemy. Co do wiatru, oczywiście nie wieje ciągle, ale mamy prognozy pogody, wiemy, kiedy nie będzie wiało i wtedy można uzupełniać tą energię. Więc tak jak tu kolega Bartek powiedział, no też to są pewne konsekwencje. Gdzieś musimy iść na ustępstwo, albo chcemy mieć prąd i dziś mamy jeden z droższych cen prądu w Europie. Jeśli mielibyśmy, a zaczynaliśmy w latach 90. na przykład. Ale już prąd w Szwecji już jest tańszy. Mamy taki kabel, tu powiem państwu, łączący Szwecję z Polską. Kiedyś to myśmy sprzedawali im energię, to był taki awaryjny kabel. A dzisiaj się okazuje, że ze Szwecji jest w stanie ciągnąć prąd do Polski już. No to czyli coś musimy zrobić. To niezbyt pozytywna informacja. Znaczy, ja tylko jedną rzecz dopowiem. No przy tych cenach, gdzie jest drożej, gdzie jest taniej, ja zawsze zwracam uwagę na to, siła nabywcza polskiej pensji. To jest najlepsza rzecz. Oczywiście. Jeżeli przeliczymy siłę nabywczą szwedzkiej czy niemieckiej pensji i polskiej, to wtedy będziemy mieli tak naprawdę rację. Trudno rzeczywiście do tego się nie odnieść, bo to jest zdecydowanie najlepszy punkt odniesienia, jeżeli mówimy o takich pewnych różnicach, czy to w rachunkach, czy w cenach produktów spożywczych i tak dalej, i tak dalej. Jak rozwiązać zatem ten problem tego, na jakie źródła energii stawia bądź nie stawia Polska? Czy powinniśmy zacząć myśleć o wygaszaniu jednak naszych kopalń, tego, że jednak opieramy większość naszej gospodarki energetycznej na węglu, czy to w perspektywie 20-50 lat jest możliwe do zrealizowania? Na przykład Robert Biedroń, jego inicjatywa polityczna, mówią o tym, że do 2035 roku oni by wygasili, właśnie przestawili kompletnie ten miks energetyczny, wyłączyli z tego miksu węgiel. I poparcie teraz pana Biedronia na Śląsku spadło do zera. Niech to ogłosi tam. Oczywiście mamy jeden z najgorszych atmosfery powietrza w Europie, bez dwóch zdań, ale tam, gdzie jest węgiel i on jest spalany w elektrociepłowniach, tam mamy filtry, tam mamy zachowane normy wyśrubowane europejskie. Oczywiście jest problem w powiatach, w gminach, gdzie nie ma gazu, gdzie jest ten węgiel gorszej jakości, gdzie się go spala w kotłach jeszcze pamiętających pradzieje.
Ale tu idzie właśnie cała nasza energia, żeby zrobić termoizolację, żeby podwyższyć standardy spalania, żeby doprowadzić gaz do tych gmin. I tu w dużej mierze zlikwidujemy ten smog, czy to katastrofalne powietrze. Tu jest problem. Jeśli jest w danym mieście X, w Radomiu, elektrociepłownia, nie wiem czy jest, ale tam w Ostrołęce, czy w Łomży, gdzieś trafiłem, i tam jest spalany węgiel, to jest spalany w dobrym środowisku, zgodnie z dobrymi normami. Tu trzeba sobie to wyjaśnić. Węgiel nie jest zły co do zasady. A gdybyśmy jeszcze dodali tu nowe technologie, ja byłem teraz na tym spotkaniu w australijskiej, to była firma z RPA, która się do Polski sprowadziła, i oni mają błękitny węgiel, czyli go oczyszczają z zanieczyszczeń i sprzedają. On jest o 1/3 droższy niż normalnie, ale można go palić w uzdrowiskach. On jest błękitny. I na przykład jest taka technologia, i ona jest w Polsce, mamy taką fabryczkę już dzisiaj. Panie pośle. Znaczy ja myślę, że problem, to tutaj się zgodzę, problem nie leży w dużych elektrociepłowniach, bo tamte normy są przestrzegane i są spełniane, i naprawdę nie jest problem w węglu czy nie w węglu, bo my sobie bardzo różnie możemy ustalić tą charakterystykę procentową udziału poszczególnych źródeł energii w ogólnym bloku. Jeżeli pan Biedroń do 2030 roku będzie próbował zrobić to, co zapowiada, to czeka nas blackout, moim zdaniem, dlatego że absolutnie tego nie zastąpimy. Natomiast jeżeli chodzi o problem tej emisji, który powoduje smog i to zanieczyszczenie atmosfery tutaj regionalne, powiedzmy na terenie Polski, to rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym, że to wynika tak naprawdę głównie z tego spalenia indywidualnego, ze specyfiki urządzeń, których się do tego używa. No niestety to wynika również z tego, z zamożności społeczeństwa, skoro nie stać nas bardzo często na nowoczesne technologie. Natomiast jeszcze raz powiem, choćbyśmy w ogóle zlikwidowali węgiel w Europie w skali globalnej, niczego to nie zmieni. To nie jest rozwiązanie. Teraz wróćmy jednak jeszcze do naszych kieszeni i tego, jaki wpływ chociażby ten projekt, dzisiejszy projekt ustawy będzie miał na te kieszenie. Mowa o tym, że te podatki nie zostaną podniesione, te rachunki za prąd nie zostaną podniesione. No ale tak sobie myślę, skoro tutaj obniżamy akcyzę z 20 do 5 zł, no to jednak budżet na tym straci. No to nie ma się co oszukiwać, te wpływy do budżetu będą mniejsze, więc gdzieś ten ubytek trzeba będzie jakoś sobie zrekompensować. Pytanie, gdzie i w którym miejscu to czujemy. Znaczy tak. Rząd w uzasadnieniu wskazuje to źródło między innymi w tych niewykorzystanych zasobach emisyjnych, które możemy odsprzedawać. Dostajemy je gratisowo w ramach realizowanych projektów lub rozpoczynanych projektów. Część z nich nie dochodzi do skutku lub nie jest realizowanych, więc zostają pewne pule, które są możliwe rzeczywiście do obliczenia i możemy tym handlować. Kwestia, w tym uzasadnieniu nie ma konkretnego wyliczenia, więc nie jestem w stanie sprawdzić, na ile to, co będziemy w stanie uzyskać ze sprzedaży tych kwot emisyjnych, no wystarczy na pokrycie tej różnicy akcyzowej, więc być może rzeczywiście w jakimś zupełnie innym miejscu znajdzie się znowu podatek, no oby nie u kierowców. A teraz w ogóle pytanie o to, w jakim miejscu znajdą się podatki w 2019 roku. Zmniejszenie podatków to jest coś, co zdecydowanie popieram. Po nowym roku zabierze w tej sprawie głos premier Mateusz Morawiecki. Analizujemy bardzo intensywnie stan finansów i rzeczywiście w rządzie coraz częstsze są głosy, że po fazie, w której transferowaliśmy duże kwoty do tych grup społecznych, które walczyły z biedą, to być może teraz przyszedł czas na klasę średnią i generalne obniżenie podatków, mówi w wywiadzie z telewizją w Polsce.pl wicepremier Jarosław Gowin. Czy zgadza się pan poseł? Czy jakieś tutaj informacje też do pana posła dotarły, że w 2019 roku być może te podatki zostaną przez rząd Zjednoczonej Prawicy obniżone? No niestety muszę tutaj powiedzieć państwu, że nie mam newsa. Nie mam przecieków, ale co do A kierunku... A jaka jest opinia? Opinia ale, właśnie, tak, ale co do kierunku oczywiście, ja też mam firmę, wszyscy, no, duża część Polaków już ma własne przedsiębiorstwa, małe biznesy, i to jest oczywiście dobry kierunek. Tutaj siedzę przy wielce szanownym prezesie Unii Polityki Realnej, który od lat to podkreśla, że wolny rynek i niskie podatki nakręcają gospodarkę. Więc w tym balansie między polityką społeczną a wolnym rynkiem, oczywiście teraz powinien być doszacowany wolny rynek, bo dobrą informacją było to, że pan premier Morawiecki powiedział, że pierwszy raz słyszałem wtedy tą wiadomość, że Dzień Wolności Gospodarczej chyba teraz o 2 tygodnie się zbliżył na początek czerwca, a w następnym roku ma być to już maj. I to jest pierwsza taka wiadomość
od 89 roku, kiedy to te zobowiązania podatkowe są już o wiele mniejsze. Panie pośle, obniżamy podatki, idziemy do przodu? Jeżeli obniżymy podatki, to na pewno pójdziemy do przodu, to nigdy nie działa odwrotnie, to jest już udowodnione ekonomicznie i to ekonomia nie kłamie, natomiast powiedzmy sobie szczerze, no ja bym chciał, będę trzymał na pewno pana premiera Gowina za słowo i będę sprawdzał, jeśli miałby to pójść w tym kierunku, to ja na pewno będę z tego bardzo zadowolony i nikt z nas nie będzie tutaj temu przeciwny, natomiast uważam, że to jest też obniżenie podatków jest jednym z elementów. Drugim jest tak naprawdę uproszczenie procedur dla przedsiębiorców i pewna stabilność podatkowa, tak, stabilność proceduralna, bo ta interpretacja przepisów to jest to, co bardzo często zabija małe przedsiębiorstwa. A pamiętajmy, że oprócz tego, że my tą klasę, tą grupę ludzi biedniejszych dofinansowujemy z budżetu, to tak naprawdę większość tego budżetu jest wypracowywanych właśnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. I te małe i średnie przedsiębiorstwa dają również duże zatrudnienie, zwiększając jakby swoją zyskowność inwestycyjność, zwiększają zatrudnienie, dzięki czemu też ta grupa ludzi ubogich będzie się zmniejszała, więc to jest samonapędzająca się koniunktura, w to trzeba uwierzyć. A teraz o stabilności pewnych wypowiedzi chciałbym z panami porozmawiać. To wszystko za sprawą wywiadu, którego były prezydent Lech Wałęsa udzielił dla Sputnika. To tu stabilności nie będzie. No właśnie, to jest ciekawa teza, myślę, że zaraz ją rozwiniemy. Tutaj te słowa, które padły, gdybym miał zaproszenie, to bym pojechał do Rosji. Bardzo bym chciał, bo uważam Putina za mądrego człowieka. Władimira Putina, no, który tutaj myślę, że jest jednym z inicjatorów tego, co się dzieje na Ukrainie. Aneksja Krymu. A mówi to były prezydent Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Panowie, jak to komentować? Czy w ogóle sens jest komentować, czy raczej postrzegać to, w pewnej kategorii politycznego trochę kabaretu? No trochę tak. Lech Wałęsa. Każdy z nas się nabrał na tego człowieka. Jak my, to jest nasza taka polska cecha, że idziemy za osobą, która nas prowadzi, ufamy jej. Ale no trzeba sobie, no wszyscy wiemy, że ten człowiek zawiódł, tak? On był agentem. Tak poprowadził przemiany po 89 roku, że do dzisiaj właśnie mamy te konsekwencje w energetyce, w polityce socjalnej, w podatkowej, ale to już są takie, to jest ten wisty najwyższy, ale realnie przecież to jest osoba, w którą w latach 90. środowisko Gazety Wyborczej Adama Michnika szydziło, przecież on był dla nich człowiekiem z nizin, to był człowiek prymitywny dla nich, to był ktoś, kto nie dosięgał do salonów. Dzisiaj oczywiście jest używany przez to środowisko jako symbol konstytucji, demokracji, ale jest to człowiek, który no, historycznie jest no, wsteczny, tak? No, nie odpowiada swojemu czasowi. To jest człowiek, no, ale to jest nie chcę też w tej atmosferze świąt użyć za mocnego słowa, ale to jest człowiek, który się nie myli, tak przynajmniej mówi Lech Wałęsa o sobie. Celowo, przemyślanie no ta, i kierunkowo no rozmawiałem ta, z tymi mediami, no ta, a zobaczymy, czy ta. Miałem rację, czy pierwszy raz nie miałem. Znaczy, ja powiem tylko tyle, że to, że Lech Wałęsa się dokonuje autokompromitacji i autodestrukcji, to już wiemy od dawna i to jest mi najmniej obojętne. Niestety jest to człowiek, który był polskim prezydentem, więc każda tego typu wypowiedź kompromituje również niestety w jakiś sposób na jako Polaków i nasze państwo, więc no, to jest smutne i przykre, że przy okazji rozmienia swojej osoby na drobne Lech Wałęsa rozmienia również Polskę, bo jaką postacią jest Lech Wałęsa, wszyscy wiemy, nad tym należy spuścić zasłonę milczenia. Jeśli Lech Wałęsa mówi o przemyśleniu czegokolwiek, no to troszkę mi się ciśnie uśmiech na usta. Natomiast no, takie jasne wystąpienie po stronie, nazwijmy to, reżimu Władimira Putina, który aktualnie rządzi Rosją, jest moim zdaniem skandaliczne z punktu widzenia polskiej racji stanu i w ogóle z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ja mam bardzo dużo do czynienia w tej chwili z Gruzją, tymi tematami interesuje się Kaukazu bardzo blisko i jeżeli pan Lech Wałęsa tak naprawdę chce zobaczyć, jak wygląda polityka Władimira Putina wobec sąsiadów na przykładzie Gruzji, czyli Abchazji, tak zwanej Osetii Południowej, to zapraszam go do tej Gruzji, niech zobaczy, w jaki sposób wygląda dobro sąsiedztwo z Rosją Władimira Putina. Ukraińcy również tego doświadczają. My tak naprawdę powinniśmy bardzo ostrożnie patrzeć w kierunku wschodu i bardzo racjonalnie patrzeć na nasze bezpieczeństwo, ponieważ to jest bardzo niestabilny i bardzo niebezpieczny sąsiad, tak, niestety. To, co powiedział kolega, to jest wypowiedź nieodpowiedzialna. Świat się zmienił w ostatnim czasie. Świat przyspieszył. Nie ma już
takich tronów, które są, mówią o filozofii, o kulturze. Dzisiaj świat jest na kursie kolizyjnym. I Lech Wałęsa, musimy który... niestety skończyć naszą rozmowę w tym momencie. Bartosz Jóźwiak, Kukiz 15, Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni. Panowie, dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. A my, drodzy państwo, przenosimy się w tym momencie na konferencję, na briefing metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Proszę państwa, jesteśmy tutaj z powodu tej wczorajszej smutnej wiadomości, niespodziewanej zupełnie, jaką była wiadomość o śmierci, nagłej śmierci księdza biskupa Pieronka. I myślę, że jesteśmy tutaj ze względu na osobę, która przejdzie do historii, będzie zapisana w historii Kościoła i w historii Polski jako człowiek, który się wyraźnie zaznaczył swoją obecnością i swoją wieloletnią pracą w Kościele, przede wszystkim w Kościele w płaszczyźnie naukowej i w płaszczyźnie potem posługi biskupiej. I myślę, będzie zauważony, zapisany, bo rzeczywiście był postacią ważną. Powiedzieć nietuzinkową to o wiele za mało, ale równocześnie był postacią, która wzbudzała emocje po różnych stronach, ale może o tym za chwilę powiem więcej. Natomiast chciałem, żeby to, co powiem, nie było tylko mianowicie wiedzą wyczytaną z internetu czy z życiorysu jego, ponieważ mogę powiedzieć, że to, co mówię, jest jakąś formą świadectwa, a więc natury będzie trochę pewnie subiektywne, ponieważ znałem go dokładnie, pomyślałem sobie to dzisiaj, znałem go dokładnie 51 lat. Wtedy, kiedy on wrócił ze studiów po soborze, a ja zaczynałem studia w Krakowie, spotkałem go po raz pierwszy. W tym znaczeniu znałem, że po prostu spotykałem się z nim tak, jak się spotyka z dużo starszymi księżmi, a równocześnie potem był dla mnie profesorem i potem był dla mnie kolegą w episkopacie, a więc ta znajomość była długa. Właściwie odpowiedziałbym na dwa pytania, to znaczy najpierw podam parę elementów życiorysowych, takich, które myślę, że są bardzo ważne dla zrozumienia tego, kim był. I w tym drugim punkcie bym się spróbował skoncentrować na tym, jakim był w rzeczywistości ksiądz biskup Pieronek w Kościele. Myślę, że miejsce urodzenia i rodzina miała dla niego ogromnie duże znaczenie. Urodził się na przedmieściach Żywca, w takiej miejscowości Radziechowy w 1934 roku tamtego wieku, w rodzinie człowieka, który był wójtem tej miejscowości, co on zawsze podkreślał. Natomiast miał 10 rodzeństwa, czyli było ich 10 razem. I to chciałem podkreślić, dlatego że wydaje mi się, że on, to co byśmy dzisiaj mądrym językiem nazwali, przeszedł tę socjalizację, uspołecznienie w wielodzietnej rodzinie i to było u niego widać. On był przez to otwarty na ludzi, on był przez to bardzo wyrozumiały dla postaw innych ludzi. Oni zresztą stanowili wspaniałą rodzinę. Spotykali się, to byli ludzie mądrzy, wykształceni. I w związku z tym to wyniósł z domu i to było widać w całym jego życiu, w tym jego podejściu do ludzi, a równocześnie się nie chwalił, nie patował tą swoją rodziną, z którą wyszedł, choć wiedzieliśmy w Krakowie, że oni byli w taki naprawdę dojrzały sposób razem, blisko siebie, ale te spotkania były spotkaniami ludzi, którzy rzeczywiście stanowili wspólnotę rodzinną w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Druga sprawa, oczywiście studia teologiczne w Krakowie, święcenia kapłańskie, czekał na nie dość długo, dlatego że był zdolnym człowiekiem i podczas wojny w kompletach podziemnych tak się uczył szybko, że maturę zdał, mając niecałe 17 lat. W związku z tym przyszedł do seminarium, nie mógł być święcony z racji wieku. W tym czasie go arcybiskup posłał na studia do Rzymu, do Lublina i tam zaczął studiować prawo, które potem dokończył po święceniach kapłańskich w 1957 roku. Był na studiach także w Rzymie po zrobieniu doktoratu na Kulu w latach 61-65. To jest niezwykle ważny okres w jego życiu. Z tego powodu ważny, że on przeżył w Rzymie jako student, ksiądz, cały Sobór Watykański II. On go poznawał nie tylko z dokumentów, nie tylko z artykułów,
ale niejako patrzył od środka, dlatego że miał możliwość towarzyszenia kardynałowi Wojtyle, wtedy nawet jeszcze nie kardynałowi, najpierw biskupowi pomocniczemu, a potem arcybiskupowi krakowskiemu od 64. Bardzo blisko mu towarzyszył, w jakim sensie zresztą to było znane, pomagał mu w tych wszystkich sprawach, nazwijmy to, sekretariatu soboru, które każdy biskup jakby musiał sobie stanowić sam. Tam oprócz tego zbliżenia się do soboru, który dał mu powiew kościoła soborowy, powiew Ducha Świętego, oprócz tego zbliżył się bardzo do kardynała Wojtyły. Kardynał Wojtyła go bardzo cenił i bardzo go lubił jako prawnika bardzo sprawnego i dobrze wykształconego, a równocześnie tam się zbliżył także i po raz pierwszy się spotkał blisko i ta koleżeństwo, potem momentami przyjaźń, różnie bywało, spotkał także księdza prymasa Józefa Glempa, co jest bardzo ważnym elementem jego życiorysu w znaczeniu potem tej współpracy już w latach 80. i 90. z konferencją episkopatu. Po powrocie ze studiów rzymskich w Krakowie szedł drogą profesorską. Najpierw był adiunktem, potem zrobił habilitację. Potem został profesorem na papieskim wydziale, potem papieskiej akademii teologicznej, której zresztą potem w odpowiednim momencie swojego życia był także przez dwie kadencje rektorem. Był świetnym wykładowcą i jak twierdzą fachowcy, świetnym prawnikiem. Jego głównym momentem zainteresowania było prawo małżeńskie i na tym się znał rzeczywiście i to nam wykładał. Ale oprócz tego życie go nauczyło i zmusiło do tego, że musiał poszerzyć swoje zainteresowania w ramach prawa kanonicznego, ponieważ Pan Bóg go prowadził, tak mogę powiedzieć, Kościół go prowadził po drogach synodów i po drogach prowadzenia tych synodów od strony bycia sekretarzem synodu, czy nawet takim, który to właściwie odpowiadał za przebieg synodu. Tak było z synodem krakowskim, który zwołał w 72 roku Wojtyła, kardynał Wojtyła. Przez 7 lat był jego sekretarzem i właśnie prowadził pracę tego synodu razem z kardynałem. Potem był także w synodzie prowincjalnym krakowskim, prowincji krakowskiej, czyli metropolii. I wreszcie prymas powierzył mu synod ogólnopolski, plenarny, w którym już działał na poziomie konferencji episkopatu, jeszcze przed byciem biskupem i przed byciem sekretarzem konferencji episkopatu. Do konferencji episkopatu się zbliżył w latach 80. Należał do wielu gremiów. Ksiądz prymasz, którego znał bardzo dobrze, wciągał go coraz wyżej poprzez synod, ale także jako pomocnik, zastępca wielkiego sekretarza, jakim był arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Był nim w latach 92 i 93, a po emeryturze, przejściu na emeryturę arcybiskupa Dąbrowskiego został sekretarzem konferencji Episkopatu Polski i był nim przez jedną kadencję 93 do 98. I trzeba powiedzieć tutaj, że zrobił kilka rzeczy, które były niezwykle ważne. To znaczy zaczął sprawować tę funkcję sekretarza w sposób kreatywny w stosunku do wielkiego swojego poprzednika. Wielki poprzednik Dąbrowski miał swoje ogromne zasługi przy Wyszyńskim i przy kardynale Glempie za czasów komunizmu i w czasie mianowicie stanu wojennego. Niewątpliwie nikt tego nie mógł podważyć. Natomiast on wykorzystał ten moment, że Kościół zaczął żyć w wolnym kraju po roku 89 i chciał ten Kościół pokazywać, prezentować i prowadzić od strony sekretariatu w sposób także nowy do nowych czasów. I myślę, że tutaj wyznaczył wysoki standard wszystkim sekretarzom, którzy potem po nim byli w konferencji episkopatu, ponieważ robił to niezwykle sprawnie. Czasem rzeczywiście robił to w tym znaczeniu kontrowersyjnie, że jakby wychodził z takimi rzeczami, o których się nawet nie marzyło biskupom, że mogą być mówione publicznie, dlatego że on wypracował taki model, w którym to modelu sekretarza przez pewne pierwsze lata był także rzecznikiem episkopatu. Nie było formalnie wtedy jeszcze rzecznika. On się wypowiadał, czasem pewne rzeczy uprzedzał, czasem w każdym razie zawsze było wiadomo,
że co na dany temat, trudny, pamiętają, starsi pamiętają, młodym warto przypomnieć, że lata 90. w Polsce, także w świecie rodzącej się demokracji, czy odradzającej się demokracji, wcale nie były proste. Stanowisko Kościoła było oczekiwane bardzo często i on z tym stanowiskiem wychodził. Także można powiedzieć, że na różne tematy kościelne wprost, także te tematy z zakresu nauki społecznej Kościoła, które oceniały ówczesną rzeczywistość, ale także w kwestiach moralnych, trudnych. Pamiętamy wiele dyskusji na ten temat, chociażby w obronie życia, rok 93. On po prostu artykułował postawę Kościoła bardzo wyraźnie. Nikt wówczas nie mógł powiedzieć, że ludzie nie wiedzą, czy mało wiedzą, czego Kościół naucza i jakie jest stanowisko Kościoła w takich czy innych kwestiach. Może czasem to, co niektórych denerwowało, to to, że właśnie on wtedy stawał się rzecznikiem Episkopatu w jednej osobie z sekretarzem Konferencji Episkopatu. Potem po roku 98 takim epizodem jakby sumującym jego naukowe doświadczenie i pracę było właśnie 6 lat bycia rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, po którym to czasie skończył wiek emerytalny profesorski, przeszedł na emeryturę profesorską, działał w Konferencji Episkopatu jeszcze, a także wtedy, kiedy już skończył 75 lat i papież przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa czynnego, także zawsze był do końca, do ostatnich właściwie tygodni i dni czynny. Był rzeczywiście człowiekiem, który bardzo się udzielał jako biskup kościoła w kościele krakowskim, ale nie tylko w posługach biskupich, na którego zapraszano bardzo często, ale równocześnie był takim żywym komentatorem rzeczywistości, dlatego że potrafił to robić, obserwował rzeczywistość, dużo czytał, także pisał właśnie w krakowskich gazetach stałe komentarze na różne tematy, także tematy społeczne. Myślę, że nie wychodząc generalnie rzecz biorąc poza zakres nauki społecznej Kościoła. Drugie pytanie jest trudniejsze, czy problem jest trudniejszy, znaczy jak go ocenić, jaki on był. Znaczy ja będę oczywiście oceniał z perspektywy widzenia swojej, ponieważ go znałem w ostatnich 25 latach, jak był biskupem bardzo blisko w znaczeniu krakowskim. Byliśmy razem w Krakowie przez pewien czas biskupami, potem z perspektywy Konferencji Episkopatu Polski. Na pewno rzecz, którą trzeba powiedzieć zaraz na pierwszym miejscu, to to, że był to, wbrew temu, co się słyszy, mówi, był to naprawdę człowiek Kościoła. On po prostu Kościół kochał. Może to robił tak, jak pojmował, na swój sposób, ale to była jego prawdziwa troska o Kościół w znaczeniu tej świętej instytucji, słabej i grzesznej równocześnie, na której mu zależało, w której środku tkwił i zawsze, jeżeli się wypowiadał o Kościele, to zawsze to mówił z pozycji tego bycia we wnętrzu Kościoła. Ja powiem może takie przykłady, czy przykład, który rzeczywiście obrazuje to nawet w ostatnich latach jego życia. On bardzo często dzwonił do mnie, czy przychodził, jak był w Warszawie, czy przyjeżdżał do Warszawy i bardzo zabiegał, żeby Kościół w osobach biskupów, Konferencji Episkopatu na jakiś temat się wypowiedział, zabrał głos taki czy inny, miał swoje pomysły. I bardzo często zdarzało się, że on tak tym się przejmował, że bywały wypadki, kiedy się prawie że rozpłakał, choć nie był człowiekiem łatwym do rozczuleń, kiedy widział, że to jakoś nie idzie. Nie? Zależało mu na tym i zależało mu na tym dlatego, że mu zależało na Kościele i tę jego kościelność trzeba w całym jego życiu podkreślać, dlatego że całe właściwie jego życie kapłańskie, całe życie profesorskie, całe życie biskupie było poświęcone Kościołowi, jego dobru i niewątpliwie tutaj był człowiekiem niezwykle ciekawym. Druga sprawa to była sprawa ta, która się zawierała w jego haśle. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz wspomina biskupa Tadeusza Pieronka, który odszedł wczoraj w wieku 84 lat. To wszystko w naszym porannym programie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia.